Zapomniałeś, że nie masz tak. Jetpacka i spadłeś. Tak. Siemaneczko ludziska, zapraszamy na kolejny odcinek ze Sky Factory 2 razem z Piotrkiem. Siemanko. No dobra, to nie wiem ogólnie od czego tutaj zacząć, ale mianowicie musimy wam powiedzieć, nam kończy się powoli energia. No i tutaj zbudowaliśmy taki reaktor, co nie? No tak. Mamy atom. No i dzięki temu mamy praktycznie cały czas energię, tylko to na razie wszystko zrobiliśmy w testach, a teraz będziemy chcieli wam pokazać, co jest do tego potrzebne, jak się to kraftuje, tak mniej więcej, i jak się to robi, abyście na przykład nie musieli mieć już energii tutaj z lawy, która dosyć laguje. W sumie no, teraz trochę. W sumie też teraz laguje, mam tak, nie wiem, pomiędzy 10 a 9 FPS-ów, nie wiem co się dzieje, im więcej tych właśnie mechanizmów, tym gorsze moje te lagi. No, tutaj pokażemy wam tylko chwilowo ten reaktor, w sumie nie jest on taki trudny, albo nie wiadomo jak, najgorsze to właśnie są te itemy, no ale my mamy w tym momencie tych itemów pod dostatkiem, powiemy wam co będzie potrzebne, także ja idę teraz do naszego systemu i będę powoli pokazywał te itemy, tylko nie się stąd wydostanę i zobaczymy co to będzie nam potrzebne. Wiesz, ty na pamięć znasz, nie Piotrek, wszystko? No. No właśnie, ty to wszystko znasz. Reaktor. Zobaczcie, reaktor. Będzie nam potrzebny reaktor casing. To są takie bloki budownicze, które kraftują się w ten oto sposób. Na przykład tutaj macie granite bar. Granite bar otrzymywało się albo z flintu, czy z tego było? Czy z węgla? Węgla. A, z węgla. Przepala się go w... Czekaj, już mówię. Normalnie się przepala, tak? Tak, w piecu. W piecu, dobra, normalny piec. Tutaj macie też takie jelorium ingot, które się robi z... O tak, o, już wam pokazuję. Ogólnie dostajecie taki proszek z sitek, co nie? I po prostu też przepalacie to w piecu. Bo to wszystko w tych sitek, co nie? Z dusta leci. Tak, tak, tak. No i właśnie tego też mamy sporo, także nie będzie problemu, żeby to zrobić. Będzie nam także potrzebny reaktor kontroler, który się tak bardzo łatwo kraftuje z tych poprzednich bloków, jak i jelorium, diament, redstone, to wszystko też akurat mamy. Będzie nam potrzebny reaktor control root, który się tak kraftuje. Praktycznie wszystko jest połączone z tymi wszystkimi itemami, co przed chwilą właśnie pokazujemy. Będzie nam także potrzebny reaktor power tap, też bardzo łatwy do skraftowania. Czekaj, co tam jeszcze było? No, access port, tylko czekaj, jak to wyglądało? Takie żółte coś. A, dobra, tu mam, dobra, widzę. Tak, to z tym chestem i pistonem? To, nie? Tak. To będzie potrzebne. Też jak widzicie, reaktor casing i tutaj chest. Jeszcze raz wam przypomnę, jak się robi casing, to akurat łatwo. Jeszcze szkło będzie nam potrzebne. Reaktor glass, który się tak kraftuje, zwykłe szkło plus ten reaktor casing, jak i reaktor, czekaj, control root mówiłem już? Chyba mówiłeś. Nie, albo nie. Czekaj, control root, zobaczymy. Nie, controller mówiłem. Tak, controller, tak. Tak, 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 a control root chyba też mówiłem. Nie wiem. Też mówiłem. Jeszcze Yelorium Fuel Root. Yelorium Fuel Root. Takie coś będzie nam jeszcze potrzebne. Nie jest to trudne. Tutaj mówicie granit zrobić z węgla przepalonego, a to Yelorium Ingot, tak jak przed chwilą pokazywaliśmy, trzeba przetopić ten oto dust, Yelorium Dust. No i do tego jeszcze będzie, jak to reaktor, będzie trzeba go ochłodzić. No i tutaj się... Chodzi chyba jak coś destylowanym redstone'em, czy jak to tam było? Tak, no ciekły redstone można powiedzieć na polski. O, tak o, który się powiedzmy przetapia w magma crucible, tak? Że tak powiem. Po prostu tak. Wkładacie tam redstone
i on wam robi z tego ciecz, którą możecie pobrać wiaderkiem. Jeszcze czekaj, magma. Krucible. To jest kolejny taki mały mechanizm, wygląda jak zwykły taki piec. Tutaj macie dużą ilość kraftowania. Ja powiem tak, zastopuję te wideo, jak my te itemy wszystkie przygotujemy, zrobimy sobie miejscówę na budowę, bo właśnie też nie chcę, żeby te wideo było strasznie długie, dlatego też nie będziemy tu craftować, dlatego na początku pokazujemy wam, co do tego jest potrzebne. Zobaczcie w nasz system, my tutaj itemków zbieramy i nie myślcie, że my to zbieramy na kreatywie, to serwer działa, robią się te itemy, drzewo, nie wiem, wszystko z mobów leci, a tak ogólnie pokażę wam, jak mob grinder by działa. No i tutaj Piotrek zamienił szkielety na endermany, udało mu się złapać endermana, zamienił to na endermana, no i mamy dzięki temu dużo pereł. A tutaj jest też taki fajny system, który, no po prostu, o, podłączył takie lampy, tylko nie mogę pokazać nazwy, bo ten redstone aloe wire tutaj zasłania, white lamp, nie? No. No i teraz jak włączy te lampy właśnie, chociaż ja mogę to włączyć, to te moby nie będą się respić na razie, co? Może będzie mnie lagu? Ej, to ja ci tu specjalnie dźwignię postawiłem, a ty idziesz tam na dół. No, ale dobra. Sorry, ale już byłem na dole, jak powiedziałeś, mam tutaj, dobra, sorry. To zostaw na razie włączone, nie będzie może takich lagów. A w tym momencie ja zastopuję i widzimy się jak... no, skraftujemy te wszystkie graty, co? No. Dobra, hej. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem, no i Piotr tutaj przygotował nieco mniejszy wariant tego naszego reaktora. On będzie tutaj mówił razem ze mną, jak my to budujemy. A dlaczego budujemy mniejszy? Ponieważ ten reaktor nie to, że powoli działa, tylko, patrzcie, on tutaj produkuje nam tak zwany cyanid ingot, tak? O to ci chodziło? Tak, tylko to się przerabia na plutonium ingot. No właśnie, i tutaj ten oto reaktor napędzamy właśnie, no, jelorium, co nie? A ten drugi będziemy chcieć naprowadzać na plutonium. I jak on będzie lepiej działał, ten mały, niż ten duży, to wtedy wystarczy nam w sumie ten mały, nie? To dlatego też... Nie. Na pewno mały nie będzie go działał lepiej. Na pewno nie? Nie, bo jak jest większy, to działa większy lepiej. Czekaj, 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj masz 1, 2, 3, 4, 5 na 5? No. Okej. Dać ci jakieś bloki? Nie musisz. Dobra, następnie. Wysokość też na 5? Czy 1, 2, 3. Kilofu nie mam. A, znaczy mam, lol. Dobra. Nie bój na razie Vainminerem. Nie, ja nie biorę Vainminera, nie chcę podłogi tutaj. Czy ty już wybrałeś? Ale co? Brałeś Vainminer? Nie. Nie, nie. Czekaj, jaka była ta wysokość teraz, bo już nie wiem. Jeden... shit. Żeby nie było. Jeden, dwa, o, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? No chyba. Sześć, dobra, robimy taki szkielet, powiedzmy. Obudowę. A ich tu więcej nie było. No właśnie tych etków jest sporo. Właśnie to jest bez sensu, że one się mogą teleportować. Nie da się jakieś pułapki zrobić, żeby się nie teleportowały. Ja to przebuduję tylko. Już wiem chyba nawet jak. Czekaj, wezmę sobie ten Builder Swan, tą super eksplozywną. Tutaj położymy też szkło. Dobrze, dobrze. Dobra, udało się. No. Tutaj też obtoczymy... Czekaj, a bo tu jeszcze zapomniałem. No wyrzuciło mnie, wiesz? Ej. Jaki beton. Zwy. Właśnie. Dobra, jestem tutaj z powrotem. Właśnie przed chwilą mnie wyrzuciło. Tak to jest właśnie, jak serwer jest jakiś zbugowany. Czekaj, bo jeszcze mam te czanki włączone. Trochę wolno to buduję. Nie chcesz mi tu pomóc? No, kazałeś mi patrzeć. Nie, ja tobie nic nie kazałem. No to tym bardziej. Przecież ja tobie nic nie mówię, nie kazałem, nie rozkazuję, trolu ty. O. Czekaj, bo tu pewnie położy mi te bloki zamiast tych teraz. Te paski trochę irytują. Dobra, z przodu postawimy tutaj ten? No,
reaktor access port, tutaj damy tego reaktor controller, tak? I tutaj, no. I tutaj nic nie damy. A nie skraftowałeś tych dwóch reaktor access port? Nie. Nie, a co chciałeś, dwa? No dobra, to nie będzie dwa. To czekaj, pójdę szybko skraftować, bo ja mam ten. Ja skraftuję, to sam buduj dalej. No ale tutaj nie ma dużo do budowy. I na jedno wtedy reaktor control rod, co nie? Wtedy na jedno. Po środku. Tu tak o będzie. Patrzcie. Dobra, on tutaj jeszcze przyniesie oto coś. Reaktor access port. No i tutaj od tego reaktor control rod trzeba Yellorium fuel rod dać. Tak? Ups. Ale tak. Mi się te bloki na tym jetpacku dziwnie kładą, wiesz? Dobra, to by było praktycznie na tyle. Poza tym, że tu jeszcze musimy szkło oszklić, co nie? No. Fajnie wygląda w ogóle to szkło z tymi paskami. Fajnie, tak na przykład to... Tak można wykorzystać normalnie w jakiejś budowli tak ogólnie. No. I ona jest odporna na wybuchy. Dobra, i ty mi teraz wytłumacz, co trzeba tutaj ogólnie podłączyć w tych reaktor access port. Trzeba je przestawiać jakoś? Tak, tylko pierwszy musi być reaktor gotowy. Aha, no dobra, to zapomniałem. Chłodzenie? Zamknąć trzeba do góry tutaj. A no tak, najpierw trzeba to zamknąć. To czekaj, zasłonię tymi. Zasłonię tymi, o. Czekaj. Mocem tam chcesz. Czyli... Czekaj. Tam. Tam. Bam, wtedy on się aktywuje, ten reaktor. O, i się zrobił. Zobaczcie. I tutaj do środka musimy włożyć Yellorium, jak się nie mylę, tak? Tak, i ogólnie żeby było wyjście, to masz klucz? No nie mam, ale można to przecież tak to robić, masz... bez klucza. Tak, tylko się, żeby zrobić, zautomatyzować, to wejść na klucz i klikasz aby prawym na niego. O tak? No i się zrobi tak na wyjście, no. No na niebieskim. A ten ma być na zielonym? No tak, bo tutaj będzie wyjście, że później będzie łatwo zautomatyzować. No to czyli do niebieskiego wkładamy teraz Yellorium? Tak. Chyba ogólnie tak. Ogólnie to... No żółtego, jak chce się zautomatyzować. To co mam... To czekaj, wyciągnę to wszystko na razie. Nie będzie paliwa. Dobra, wyciągnąłem wszystko. No to co, mam tutaj włożyć teraz? No. Lol, pochłonęło, dobra. A, bo tutaj wkładamy, a tutaj ma wychodzić to co... Powiedzmy ten cały radioaktywny pył, że tak powiem. No tak. No i dobra, teraz trzeba tam okryć i ochłodzić, tak? A my mówiliśmy, że ochłodzimy to... A może tego nie będziemy chłodzić? Nie no, ale tak patrz, zostawimy. Tutaj tak, widzicie, tak. Mamy chłodzenie redstone'em. Piotrek jeszcze mówił, że można chłodzić zwykłą wodą. To można potem przetestować, nie? No, tam jakąś świecą chcę. No i musicie wtedy tą wodę wylać wokół o tego żółtego ostatniego bloku, tak? O tego, Yellorium Fuel Root. Tak, żeby potem jeszcze można zakryć sufit. No ale dobra, tego mówisz, że nie chłodzimy. O. To tylko wystarczy teraz zobaczyć, czy on będzie produkował prąd. Tylko jeszcze daj no tego na prąd wyjścia. Tam zrobiłem ci dziurę. A, właśnie to jeszcze zapomniałem. O to. Bam, reaktor power tap. Tutaj będzie... Tak. Okej. Dobra, a masz rurki? Bo nie ma, ja nie widziałem żadnej. Dobra, najpierw zobaczymy, czy on nie będzie działać. Ale zobacz, jest podłączony, na czerwono się świeci. Tak. To teraz tak, trzeba nacisnąć, aktywować go po prostu, patrzcie. Tak. I on zaczyna nam robić tutaj energię, tylko zobaczymy, czy on nam się nie wysadzi, czy co, ej, żeby to nie było, nie, że mamy... Nie, wybuchają. Żebyśmy mieli jakieś wilgachne dziury. One nie wybuchają. To z tym dobrze, ale patrzcie, energia zaczyna się tworzyć, powoli, ale jest. Tu jest tak, co my tu mamy? Casing heat to temperatura, a tutaj też temperatura. Tak. Ogólnie możemy kontrolować, ile on ma być wydajny. No w sumie czyli tak. Ustawiają te procenty. A no tak. Na przykład czypie. Patrzcie. Tutaj. Tutaj. Na tym o, trzeba na to nacisnąć. I tu jeżeli chcecie, żeby on był na full, na maksa wydajny, to tutaj klikacie, zależy jak nie. Chcecie, nie? Na 100%. To właśnie działa na w odwrotną stronę, czyli 100%, jak jest na 100%, to 100% nie będzie wykorzystywanego. Czyli nie będzie w ogóle chodził.
To działa w odwrotną stronę. Teraz będzie na przykład... Czekaj, ja to zresetuję do zera i ty powiesz, co ty tam ustawiasz? Teraz to on działa na maksa. Jak damy na 100%, no to wtedy on 100% jest nieużywany control rootem i on wtedy Creeper! Nie działa w ogóle. Wow. Teraz możesz iść zobaczyć, że nie, energii nie daje, bo to działa właśnie na odwrót. Czyli trzeba trochę... Ty, to nic dziwnego, że ten nie działa, ja tam przestawiałem wczoraj. Widziałeś to u góry? Na tamtym? I teraz on prawie aż nic nie będzie produkować. To czyli to musi być na zero? Czy na 100 w końcu? Bo już nie wiem, ty to mnie zakręciłeś teraz. Mówię, że teraz dam na przykład na 90. To on będzie na przykład działał 10%, będzie brało, będzie 10% używał, czyli coś na odwrót tak jakby. No to damy to na 10% i będzie używał 90%. Tak. O, tak. O tak o. Tak, i teraz używa 90% tej swojego paliwa. To właśnie jest tak na odwrót. No dobra, dobra, teraz skumałem. No i teraz powinna energia nam rosnąć, no i widzicie, tutaj rośnie. Aha, no to muszę w tym też jeszcze przestawić, bo w tym ja wczoraj tak przestawiłem, dlatego tu energii nie robi chyba. Chyba, że ty przestawiasz. Nie, nie. Patrz! Tu jest, patrz. To zostaw, bo on jest dobrze ustawiony, że bo... akurat energia się nie marnuje. Jak ustawisz na fulla, to on będzie produkował i paliwo będzie się marnować. Akurat jest tak, że utrzymuje wszystko na plusie. No dobra, no i tutaj widzicie, mamy takie dwa reaktory. Tu jest mini wersja, tu jest większa wersja. Tak samo się buduje, tylko tutaj jest na 9 i 5, a tutaj jest 5 na 5. Tak. No, no i w sumie to by było na tyle, taki nasze nowe źródło energii. Super, dokładnie. Nie? Teraz wystarczy tutaj od tego przeprowadzić kabel do... No do tego, do bazy energii, do której będziecie to praktycznie magazynować tą energię. A my magazynujemy to o właśnie w tym oto słupie Capitor Bank. I zobaczcie, tutaj jest już 30 milionów RF-ów. No i właśnie, ej, a propos 30 milionów RF-ów, w książce tej było, w tym zadaniu, że mamy wyprodukować, jak się nie mylę, milion? Czekaj, tutaj było. Patrz, mamy 1000 RF mamy 10 tysięcy RF mamy, 100 tysięcy RF mamy i 1 milion RF mamy. Także te zadanie zostało zaliczone. Tak. Okej. No to super. Przybipione. Dzięki, że mnie tego nauczyłeś. Wow, sorry, zapomniałem, że my tutaj się bijemy. Ej, ała, ała, ała. W ogóle masz fajny jetpack. On sobie skraftował już na level 4 lolek, a ja będę musiał to zrobić w najbliższym czasie. No masz, pokaż sobie. Transformacja? Zobaczmy. Czekaj, mam żółty, on ma turkis. Ile on ma już? Czekaj, zobaczę ile on ma. 10 milionów? No. Wow. Wow, czekaj, hovera nie mam czynnego. Ale on zasuwa, czekajcie. Zapomniałeś, że nie masz jetpacka i spadłeś. Tak. No przed chwilą mi go dałeś, jak to mogłeś zapomnieć? No tak, chciałem iść do ciebie, ale dobra. Czekaj, już ci daję, czekaj, już ci daję, poczekaj, czekaj. Chodź. Ja sobie polecę po itemy. Dobra. To ty poleć po itemy, a my w tym czasie kończymy ten odcinek, bo nie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Widzieliście, jak to się robi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki trochę poradnik z tego odcinku był. No ale cóż, do następnego razu, ludziska. Jeszcze nie wiem, co będziemy robić w następnym, ale jak chcecie zobaczyć, to oglądajcie. Cześć!